Każdy z nas słyszał zapewne o sztucznej mgle, strzałach na nagraniu i innych teoriach dotyczących katastrofy smoleńskiej. Teorii jest wiele, dlatego dziś postanowiłem przygotować dla Was przegląd kilku najważniejszych. Odcinek zarówno dla zwolenników, jak i przeciwników teorii zamachu. Teoria drugiego Tupolewa. Jedna z najbardziej szalonych teorii, jej zwolennicy, m.in. Krzysztof Cierpisz, którego raporty, wśród nich dwa samoloty, jeden zamach, można znaleźć na różnych stronach internetowych, uważają, że na lotnisku w Smoleńsku rozbito pusty samolot, a ten prawdziwy poleciał dalej, w ustronne miejsce, gdzie jego pasażerowie zostali zlikwidowani. Magazyn Fakt przytacza wywiad tajemniczego profesora z Jarosławem Kaczyńskim, który można znaleźć na portalu blogpress.pl. Profesor stwierdza w nim, że polska delegacja nie zginęła w katastrofie w Smoleńsku, ale w innym miejscu. Także na portalu zamach.eu autorzy sugerują, że chciano mieć pewność, że wszyscy zginą, czego nie gwarantuje standardowa katastrofa. Inscenizacja zamachu miała upozorować tragedię z winy pilota, ale kto chciał mieć tę pewność? Gdzie rzekomo znalazł się ten drugi, prawdziwy samolot? To jedna z tych teorii, które można określić jako dość absurdalne. Teoria dobijania. Swego czasu bardzo popularna teoria, można potraktować ją jako łagodniejszą wersję poprzedniej. W internecie można znaleźć filmy, gdzie w tle słychać strzały i rosyjskie wypowiedzi zachęcające do strzelania. Nawet jeśli nie jest to prawda, to wiele kontrowersji wzbudziły działania służb medycznych. Początkowo mówiono, że karetek nie wysłano, bo przecież nie było kogo ratować, jak donosi autor o pseudonimie Moraine na portalu salon24.pl. Inny raport, Kto odpowie za Smoleńsk, mówi nam, że jako przykład zaniedbań może posłużyć fakt wystawienia wszystkim ofiarom tego samego czasu zgonu. Czy kiedyś dowiemy się, jak było naprawdę? Teoria brzozy pancernej. Słyszeliście o takim gatunku drzewa? Hasło to można wygooglować zarówno w Wikipedii, jak i Nonsensopedii. Określenie brzozy pancernej to ironiczna nazwa na drzewo, które rosło dokładnie 855 metrów od początku pasa startowego na lotnisku w Smoleńsku. To właśnie w to najsłynniejsze chyba w Polsce drzewo miał uderzyć Tu-154 podczas lądowania, przez co maszyna straciła część skrzydła, a to z kolei doprowadziło do katastrofy. Według Antoniego Macierewicza, tak, nasze zestawienie nie byłoby pełne, gdyby jego nazwisko nie pojawiło się choć raz, który powoływał się na, uwaga, rosyjskie dokumenty, jak donosi okopress.pl, brzoza ta nigdy nie istniała. Cała ta teza miałaby być przykrywką PO dla ukrycia prawdy. Teorie wybuchowe. Istnieje kilka teorii wybuchów. Dziennikarz Cezary Gmyz w swojej publikacji w Rzeczpospolitej wspominał o trotylu, który znaleziono na wraku samolotu. Jak donosi Okopress, Gmyz stracił w wyniku tego tekstu pracę, co uczyniło go swego rodzaju męczennikiem smoleńskim. Z kolei według teorii bomby termobarycznej, której autorem jest, jak donosi Gazeta Wyborcza, major Robert T., były oficer BOR-u, wybuch nastąpił już po lądowaniu, po rozpyleniu w kabinie maszyny łatwopalnego aerozolu. Ta sama Wyborcza zwraca jednak uwagę na to, że nigdy w historii terroryzm nie posłużył się jeszcze tego rodzaju ładunkiem. Kaczyński niewygodny dla Moskwy. Oto jeden z motywów zamachów. Władze rosyjskie chciały się rzekomo pozbyć polskiego prezydenta, a ten stał na przekór wielu ich interesom. Optował za wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce, a utrata tak dużego rynku jak nasz kraj na pewno odbiłaby się na kondycji rosyjskich przedsiębiorstw gazowych. Być może jeszcze ważniejszy jest motyw polityczny, a w tym słynne słowa prezydenta Polski. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a później może Polska. Antoni Macierewicz we wstępie do raportu Kto odpowie za Smoleńsk stwierdza: obecna ekspansja Rosji na zachód nie byłaby możliwa, gdyby żył prezydent Kaczyński, gdyby kontynuowana była jego linia polityczna. Wyobraźni rozbudzają dodatkowo dziwne, niewytłumaczalne działania rosyjskich służb na miejscu katastrofy, jak przejęcie czarnych skrzynek czy pocięcie wraku Tupolewa, o których pisze Fakt.pl. Wymiana żarówek. Według cytowanego już wcześniej użytkownika działającego pod pseudonimem Moraine, ta teoria okazała się prawdziwa. Po katastrofie prezydenckiego samolotu Rosjanie zaczęli wymieniać na lotnisku żarówki. Może myśleli, że nikt na to nie zwrócił uwagi. Jak pisze Moraine, tak zwane poważne media nawet nie wspomniały o tej zaskakującej informacji i dziś nikt nie ma wątpliwości, łącznie z prokuraturą, że wymiana żarówek miała miejsce. Zdjęcia dowodzące tego procederu można znaleźć w internecie. Czy to kolejne dziwne i niewytłumaczalne zachowanie strony rosyjskiej może posłużyć jako argument, że był to zamach? Naciski prezydenta.
to teoria, która zakłada, że winę za katastrofę ponosi strona polska, często wspominana przez przeciwników prezydenta Kaczyńskiego i PiSu. Według niej w kokpicie maszyny na polecenie Lecha Kaczyńskiego znajdował się dowódca polskich lotników, generał Andrzej Błasik, który wywierał presję na pilotów. Zmieści się śmiało. To jedne z ostatnich słów zarejestrowanych na czarnych skrzynkach, których stenogramy zostały ujawnione w 2015. Z ich całej treści dostępnej na stronie magazynu Dziennik.pl wynika, że atmosfera w kabinie pilotów była naprawdę napięta. Sami chyba wiemy, jak łatwo o stuczkę, gdy prowadzimy auto, a wszyscy dookoła wiedzą lepiej, jak jechać. Błąd pilota czy niesprawna maszyna? Poseł Artur Górski w wielokrotnie cytowanej wypowiedzi dla naszego dziennika stwierdził, że samolot prezydencki 4 razy podchodził do lądowania. Czy te próby wynikały ze słabych umiejętności pilotów, a może złych warunków pogodowych? Może już przy drugiej próbie doświadczeni piloci chcieli zrezygnować, ale generał Błasik nie odpuszczał. Jak podał portal poranny.pl, 29 kwietnia 2010, a więc zaledwie 19 dni po katastrofie, ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet zaznaczył, że wstępne wnioski wskazywały, że Tu-154 w chwili startu był sprawny, a załoga nie zgłaszała żadnych problemów. Czyżbyśmy mieli więc do czynienia z błędem ludzkim? A może cała katastrofa jest plotem nieszczęśliwych okoliczności? Układ Tusk-Putin. To jedna z najśmielszych teorii. Autorem jest oczywiście największy zwolennik spiskowych teorii smoleńskich, czyli Antoni Macierewicz. W cytowanym już wcześniej raporcie 28 miesięcy po Smoleńsku polityk PiS stwierdza, że od spotkania Putina z Tuskiem na sopockim molo 1 września 2009 obaj politycy rozpoczęli brutalną walkę z prezydentem Rzeczpospolitej. Tragedia smoleńska miała być skutkiem tej walki. W 2015 Macierewicz uściślił swoją tezę, pisząc, że rola polskiego premiera nie była aż tak znacząca i że to Rosjanie byli głównymi wykonawcami tej zbrodni. O rosyjskim zamachu sporo wypowiadał się również poseł Artur Górski. Rosyjski zamach. Według niego Rosjanie z wieży kontroli lotów mieli sabotować podejście polskiego samolotu do lądowania. Odsyłali go do Moskwy lub Mińska, podając przy tym według posła wątpliwe powody, a to, że mgła nad lotniskiem, a to, że system nawigacji nie działa, bo jest w remoncie, a to, że za krótki pas do lądowania. Znaczący dla tej teorii może być raport komisji Jerzego Millera z września 2011, którego autorzy zarzucają, że kierownik strefy lądowania na wojskowym lotnisku Smoleńsku podawał błędne koordynaty. Czy jednak było to działanie celowe, czy znowu ludzki błąd? Wydaje się, że nigdy nie poznamy prawdy. A wy co sądzicie na temat tych teorii oraz samej katastrofy smoleńskiej? Napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i sprawdzić mojego Facebooka i Instagrama, a my widzimy się wkrótce. Czołem!